Chcę ci powiedzieć, że nic nie jest tak ważne, jak to, co dzisiaj tutaj słyszysz. Nic na tej ziemi nie liczy się w porównaniu z tym najważniejszym celem, dla którego tu jesteś. Dlatego, że twoje życie jest krótkie. Ono się skończy szybciej czy później. Nawet jeżeli będziesz żył jeszcze wiele lat, to i tak jest mało. Potrzebujesz poznać Jezusa. Potrzebujesz znać Go osobiście. Wszyscy w tym kraju znają to imię. Tylko, że przez znajomość imienia, że ktoś taki chodził po ziemi, nie ma, to jeszcze za mało, żeby być zbawionym. Potrzebujesz znać Go osobiście, bo On umarł za twoje grzechy i zmartwychwstał. I teraz jest tutaj, tylko że w duchu. Chodził 2000 lat temu po tej ziemi, a teraz jest pośród nas w duchu i wyciąga do ciebie rękę. I mówi do ciebie przez nasze usta: pojednaj się z Ojcem, pojednaj się z Bogiem. Jezus wyciąga do ciebie teraz rękę i mówi do ciebie: pojednaj się z Bogiem. Mówi to do ciebie przeze mnie teraz, mówił to do ciebie przez moich przyjaciół wcześniej i będzie jeszcze mówił przez innych. Pojednaj się z Bogiem. Zbawienie jest tylko w Jezusie. Nie ma alternatywy. Nie ma alternatywy. Nikt się nie zbawi poza Nim. Jezus jest prawdą. Jezus jest życiem. Jezus jest drogą. Tylko On. Tylko On. Tylko On. Żadna religia, żaden system nie prowadzi do Boga. Do Boga prowadzi osobista znajomość z Jezusem, z tym, który wcielił się, by ciebie zbawić, z tym, który nigdy nie zgrzeszył, żył świętym życiem i umarł straszną śmiercią, na którą nie zasłużył, po to, żebyś ty nie musiał umierać. On umarł zamiast ciebie, zamiast, tak, byś ty nie musiał umierać. I chciałam wam powiedzieć, że Jezus to jest dużo ważniejsza osoba niż prezydent, który dzisiaj do tego miasta przyjeżdża. Jezus jest dużo ważniejszą osobą niż jakiś prezydent, który przyjeżdża tu na chwilę, niż człowiek, który tak jak ty, człowiek, który tak jak ty potrzebuje zbawienia. Najważniejszym wydarzeniem dzisiejszego dnia jest to, że słyszysz Ewangelię. Najważniejszym wydarzeniem, które zmieniło bieg historii, jest to, co Jezus zrobił na krzyżu i z czego możesz dzisiaj skorzystać, jeżeli tylko zechcesz. To jest dużo ważniejsze niż wizyty jakichś niby ważnych ludzi. Dlatego, że w Jezusie jest wieczność. 27 lat temu poznałam Jezusa. Wcześniej babrałam się w różnych złych rzeczach. Ocierałam się o okultyzm, właziłam w to, bo mój ojciec się tym zajmował. Wiedziałam, że jest moc, widziałam, co on robi. Fascynowało mnie to. Nie doprowadziło mnie to do niczego dobrego, ale wiedziałam jedno. Świat materialny to tylko element rzeczywistości. Świat materialny to jest tak naprawdę fasada dla tego, co jest prawdziwe i realne, co jest w duchu. Ale ten świat duchowy, który mnie pociągał wtedy, nie doprowadził mnie do niczego dobrego. Staczałam się po prostu w dół, w depresji i w takim totalnym poczuciu braku sensu czegokolwiek na tym padole. I tę historię teraz bardzo skracam, ale przyszedł taki dzień, że poznałam Jezusa. Powiedziano mi, że On jest rozwiązaniem. I gdy zdecydowałam się, że chcę Mu zaufać, to z moich barków spadły tony czegoś. Tony. Poczułam się, jakbym nic nie ważyła.
i wypełnił mnie pokój nieporównywalny z niczym. I zobaczyłam, że Bóg jest Bogiem mocy i jest żywotnie zainteresowany moim losem. Że to nie jest jakiś byt daleki i enigmatyczny, ale że to jest osoba, która jest zainteresowana moim losem i chce dla mnie dobrze. I On mnie po prostu zbawił, On mnie uratował. Uwolnił mnie od tych ciężarów, pod którymi się czołgałam, bo nawet nie chodziłam, tylko się czołgałam pod ciężarem, który gdzieś niosłam w swoim życiu. I On mnie uratował. I On jest godzien, by Mu zaufać, jak nikt inny. Jak nikt inny Ci nie pomoże. Nikt inny Ci nie uratuje. Religia Cię nie zbawi. Żadne paciorki, żadne rytuały Cię nie zbawią. Żadne zabobony Cię nie zbawią. Może Cię zbawić tylko Ten, który pokonał śmierć, czyli Jezus, bo On zmartwychwstał. I tylko On Cię może uratować. Nawet jeżeli wydaje Ci się, że masz szczęśliwe życie, to tylko Ci się wydaje. Dlatego, że przyjdzie taki moment, że wyjdziesz z tego ciała i wtedy zacznie się to prawdziwe istnienie. To prawdziwe istnienie albo z Bogiem, albo w oddzieleniu od Niego. Więc nie lekceważ tych słów, które słyszysz teraz. Bo to jest o Twoim losie. Bo to jest o Twojej wieczności. Bo po tej stronie bytu decydujesz, co z Tobą będzie po drugiej stronie bytu. I to jest bardzo ważne. To, co teraz słyszysz, to jest bardzo ważne. Nie głosimy Ci religii. My mówimy, że Bóg jest zainteresowany Tobą. Że Bóg jest tutaj i woła do Ciebie, przyjdź do mnie. Że możesz Go poznać, gdy uwierzysz w Jezusa i obmyjesz się w Jego krwi. Gdy powiesz do Niego: Jezus, wierzę, że pokonałeś śmierć, że zmartwychwstałeś. Bądź moim Panem i Zbawicielem. Bądź moim Panem i Zbawicielem. Jeżeli to zrobisz, będziesz uratowany. I tylko wtedy. I tylko wtedy. Niech te słowa dźwięczą Ci w uszach. Życzę Ci, żebyś nie mógł ich zapomnieć, dopóki nie podejmiesz tej decyzji, że chcesz należeć do Jezusa. Jezus wraca na tę ziemię. On wraca tutaj jako potężny król, jako Pan Panów, jako potężny sędzia. Póki jesteś w drodze, póki On jeszcze nie wrócił, masz czas, by się upamiętać i zasłonić się Nim przed Bożym gniewem. Ale jeżeli tego nie zrobisz, jeżeli nie wyznasz Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, to czeka Cię sąd. I On powróci na tę ziemię jako sędzia, jako potężny król. Przygotuj się na ten moment. Teraz jest czas łaski i zbawienia. Teraz możesz to zrobić. Przygotuj się na ten moment, a będziesz miał życie.